Cześć, z tej strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Construction'a, moi drodzy. Buddy już się dorwał do swojego case'a. Dzień dobry, dzień dobry. Siemaneczko, nie robię. Panie, co bierzemy? Jedziemy dalej połączenia transportowe, czy energię odnawialną, czy prestiżowe projekty? Oczywiście, panie, jedziemy dworzec kolejowy. Jedziemy dworzec kolejowy, patrzymy, czyli... jak widzisz, już tak mniej więcej skroiłem tak, jak będą potrzebne. Czyli najpierw mamy tak, a nie, czekaj, trudne, dobra, trudne za półtora bańki, o kurde, ale tu będzie tych zadań. No dobra, no to tak, na początek co my mamy? Usunięcie poziomu, ubijanie gleby, kopanie, betonowanie, dostarczanie, odpakowanie, dobra. Czyli co, to trzeba wziąć teraz tak. Gdzie jest ten? To ty bierz tamto zielone. Czekaj, pytanie. A gdzie jest ta nasza budowa? Chciałeś tą budowę? A ty, patrz, nie wziąłem ty, no. A dobry? Zlecenia. Dobry gogoś? Dobra, ja wezmę. To już wziąłem, dobry gogoś? Ja wziąłem. Chyba to to. Prawo. Daleko nie ma. Ja do Fadromu. Na kołach? Tak, no. Blisko jest. Blisko? Mhm. A to czekaj, to tobie trzeba byłoby ten dostarczyć wywrotkie. No oczywiście. Wywrotkie. A ty wtedy ja będę walił spuchnicę, a ty dostarczaj kurde resztę. No dobra. Czekaj, to zrobimy tylko tak, ja tu tylko to zostawię. Rozpakuję. I mam ci wywrotkę dostarczyć. No dobrze, proszę pana. Wedle życzenia. Ile chcesz tych wywrotek? Jedną, dwie, pięć, dziesięć? Weź wszystkie trzy, bo będzie później już wieczór. Wszystkie trzy, jak ja mam tylko dwie, nie? No, dwie właśnie. To na razie dwie, dobra, nie? Dobre. A można na skrót jakoś pojechać? Nie można. Dobre, weź wszystkie trzy, które są dwie, nie? Ale dobra, to pojedźmy, dostarczmy mu tu jedno. O, tu, ty, ale bramy nie naprawili znowu. O, jest dziura między tam gdzie furtka powinna. No. Tutaj tej dziury nie naprawili, a to dziady jedne. My może mamy za słabe kąpy, dlatego nam... Może. Może tak być, no. Zacięcy jesteśmy. Dlatego, moi drodzy, zbieramy na nowe kąpy, nie? Jakby ktoś tam... był chętny i chciał rzucić jakiegoś miliona, nie? Tak. To tam, gdzieś tam w opisie będą ja nasze... Ja wcale się nie obrażę, ale na wydrukowanie mojej książki może rzucić również. Jakieś tam te numery konta wam tam podamy, możecie tam sypać, nie? Drobnymi, nie mniejszymi niż 100 tysięcy, nie? Żeby nie było. Jakiś chuda haker chciał nam ukryć pieniądze, to niech się nie łoi, bo tam i tak nic nie ma, więc... Ale jeżeli macie tam za dużo tych milionów, nie? Chcecie drobnych tam... Rozmawiać z tobą? No idź gadaj, no ja. Idź gadaj se. Cześć piękna, chcesz? Co ona ci tu powie? Aż poczytam, co ona ci tu powie. As soon as you get rid of one traffic problem, another one pops up. During rush hour, it is almost impossible for commuters and students to get from the suburbs to work or school. We do have a central station that connects the suburbs to the city center, but it's not very appealing, and I can understand why no one would want to spend time there. For quite a while now, people have been demanding a renovation of the train station area to make the waiting periods more pleasant for commuters. The construction plans include a modern lounge. The city can't afford anything more at the moment, but it is certainly a good investment. Mhm. Okej. Zobaczmy ten nasz... Jak nie mogę wysiąść, jak mogę wysiąść? Co my tu mamy? Ten będziemy musieli tutaj ten dworzec rozbudować, tak? A z ciekawości zobaczę, co oni tutaj mają na tym dworcu. O, 1, 2, 4 tory. To akurat, o, elektryk teraz jedzie... pociągiem, to może tutaj na naszą stację dojedzie. Oczywiście, no. Dobra, to ja lecę z powrotem do firmy i jadę po drugą dołu chyba, nie? Po drugą wywrotkę tobie tu przytargam. I ona tam stoi.
A weź ją jakoś tutaj przywieźć, tak żeby nie musiał do tego jeździć, nie? No to zaraz ci podjadę bliżej, tylko już teraz nie podjadę, bo jestem teraz daleko. Aha, dobra. To musisz sobie tam tą jedną poradzić. Tu jedną musisz sobie poradzić, a drugą ci zaraz tam podstawię. Dobra, ja sobie poradzę, spokojnie, ja sobie poradzę, panie. Poradzisz. Cieszy mnie to niezmiernie, że sobie poradzisz. Ja sobie też postaram. Ty, pan, naokoło pojechałem. Ja nie mogę. Ja ci jadę już tu drugą wywrotką, podstawię, będziesz sobie mógł tutaj zaleć. Ja sobie zrobię tak, żeby mi nikt nie przeszkadzał. No to sobie tak zrób. Tak będzie najlepiej. Ups. Nikt nie widział, na szczęście. Bo ja też nie widziałem, żebym widział, to bym tak nie zrobił, ale że nikt nie widział, to i ja mogłem nie widzieć. I wszystko jest idealnie. Tak. Ideolo. Ideolo na wprost. Ty, bo tu zaraz noc nas zostanie. Ale o 18 zaczęliśmy zadanie, nie? Nawet się nie ba... Kurde, pasza kamenda. Wiedziałem, że mi skręci. Co za dziady, nie? Nie dadzą. Tu, kurde, robota się pali. Wszystko się pali w rękach. Gdzie ją byś chciał? Co, wywrotkę? No. Po drugiej stronie. Tak samo jak ten. Po drugiej stronie, po drugiej stronie, po drugiej stronie, po drugiej stronie. No dobra. O tak, o taką o tutaj będzie dobrze? Fajnie, fajnie. Dobra, to będzie usunięcie, później ubijanie. Dobra, to jak mamy ubijanie, to ja jadę po walca. Po dźwig. Po walca, a nie po dźwig. No to po walce. Po walce, no będziemy mieli ubijanie, nie? Przytargam. Targam walca, bo już go tam sobie szykowałem po drodze. O. A to tego chcesz do asfaltu, tak? Nie, 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 nie. Elejaj. Myślałem, że tego do asfaltu chcesz. Ty, o, faktycznie dyszy coś. Dyszy, dyszy jako. Ja, nie, tego, nie, tego nie było. Nie, nie było tego. Tego nie było, dychawki takie nie było. Nic nie widzę. Ale jaja. Takie buty nas załatwili. O, w tej ciężarówce to mu łeb się podniósł, ty. O, w tamtej mu łopat. Muszę, kurde, zobaczyć, czy się naprawił, czy nie. Jechać, chłopy, jechać, jechać. Nie stać zwiedzać. Ty, no kurde, wszędzie schody widzę, nie? Dobrze, że jeszcze widzisz po tym metanolu. Polewaj szybciej, bo się ściemnie, tak? Tak, już się ściemniło. Będzie dobrze, panie. Tak, będzie pani zadowolona. Tak jest. Dobra, nie ma czasu. Nie ma czasu, trzeba jechać. A patrzyłeś, ile tam tutaj dużo materiału będziemy potrzebować?
Trochę. Oho. Aż się boję. Dużo będzie z miasta brania, wiesz? Dobra. Załóżmy, że walce tutaj mam. Załóżmy. No jeszcze te betoniarki trzeba będzie przywieźć, pompę. Betoniarki, pompę. Okej. Okay. Na pewno laptopa. A jest miejsce? Tak, ale był na tym. Jest miejsce, no. Dobra, walec jechał. Panie. Ta jedna ciężarówka już pełna, ta? No tak. Dobra, to pójdziemy. Ty, a tu futurador stoi. Ale pa, teraz nikomu zdjęcia chyba nie zrobi. Czemu? Bo zasłoniłem ciężarówkę. Dobra, pa, tu mnie przejedzie, tu. Pyk, dobra, to też mu opróżnimy, żeby nie krzyczał. Dobra. Co my mamy? Ubijanie, później kopanie koparkę nam trzeba przytargać jeszcze, panie. To jest uszykowane. Parkę trzeba przyjechać jeszcze, o kurde. Tu miejsca zaraz nie będzie. Dobra, jadziemy po koparkę. Szybka podróż taksówką, za którą się nie płaci. Gdzie jest tu mój sprzęt? Tu jest ten sprzęt na koparkę. No to dobrze, przetestujemy, zobaczymy, czy temu łeb się podniósł, czy dalej wisi na dole. Pokaż, ale naprawił się mu łeb, dobra. Doki, dobra, lecimy po koparkę. Ja nie wiem, ty, oni naprawdę chyba tu zrobili, że tu teraz się w maratonach biega. Jeszcze nic, panie. Myślałem, że ten, że zleci mi, koparka mi zleci, ale na szczęście, jak to nasza koleżanka powiedziała, że jesteśmy profesjonalistami, to nie mogła spaść. Nie da się ukryć, panie, że my jesteśmy profesjonaliści. O, z pełną gębą, chłopie. Ty, tylko czemu nie mogę tego niżej opuścić, łychy? To jest na maksa. Będzie dworzec jak ta lala, to. Łycha na maksa opuszczona, ale... Ale wisi w powietrzu. Najgorzej pozbyć się tej próchnicy dworcowej. Pa, złożyli mi koparkę, ale dziady. Ja je tak ładnie rozłożyłem, oni mi tak złożyli. No co za... Co za dziady. A
Ale to twoje, polskie. Co moje polskie? Dziady. Aha, dziady polskie, no. Tak może być. Dobra, tutaj nie ma czasu na pierdoły. Nikt nie widział, nikt nie słyszał i nikt nic nie powie. Nie ma czasu, bo robota się aż pali w rękach, nie? Może bym jakieś ciasteczko zjadł? Panie, musi się palić. Nie ma innej opcji. Tak koło. A co tu się dzieje? Ale jazdę. Podjazdy mi tańczyły. Ale komedianty ty. Dobra, koparka wyjechana. Walec jest, koparka przyjechana, panie kolego. Betoniarki, pompy, to od razu, żeby nie jeździć tylko. Jedynie co będzie trzeba jeździć, to tam ziemię możesz przy okazji sprzedać. No właśnie, chciałem się zapytać, czy sprzedałeś już tą ziemię, czy nie. Ale dobra, to niech będzie, podejdę i sprzedam, żebyś nie mówił. O, pyk. Biegnę tam. Co? 5 kafli aż było. 5 kafli to tu powinno być więcej. Tu będzie. Nie, też 5. 5,188. Dobra. To my będziemy mieli później. Betonowanie. Dostarczanie materiałów. Jakich materiałów? Paleta. Odpakowanie. Łatwe fundamenty. Lanie. Rozmieszczanie. Właśnie, czekaj, jest tu miejsce na tego żurawia, czy nie ma? Jest. Mówiłem, że jest. Potem właśnie tam, gdzie lecisz. To trzeba go od razu przytargać, no. Ty, a to są 2D. Dwa miejsca teraz. Ej, czyżby jakiegoś żurawia nowego dodali? Nie mam pojęcia. Mój jest dźwig, jeśli nie masz odpowiedniego, możesz go wypożyczyć. Mówi, dobra. A, nie, no. To ja. Może z dodatku jest jakiś. Nie, kto, czekaj, co my tu wzięliśmy? Nie, tego największego mamy, dobra. Dobra, żuraw jest. Teraz potrzebne będą nam, panie... Betoniary, pompa. Betoniary i towar. Dobra, wejdźmy do betoniary. No, będziemy mieli dużo zalewania, chyba dużo, co? No, zalewania trochę będzie. Najwięcej będzie przywożenia towaru, bo widziałem tam jakieś tam słupy, nie słupy, duperele, takie fundamenty. No to może być ciężko.
Oj, blondyna. Kurde, zapatrzyłem się na blondynę, no. Ja nie mogę. I co, był łydwą? Czy był. Był. Zrobiłem jej zielone światło, nie? Ona się nie wystrachała. Nawet jej brewka nie drgnęła, nie? Bo ona miała OC, a ty nie. No, no. Dobra, betoniarki ustawimy może z tej strony. Żeby były. Autobus i tak dzisiaj nie przyjedzie. Nie wiem, po co oni tutaj stoją na autobus, jak tu autobus dzisiaj nie przyjedzie. Nie ma autobusu. Oni patrzą się, jak my pracujemy. No chyba, że. Tak mogłoby być. Dobra, jedna betoniara jest. Jedna betoniara jest. To mówisz, ty się tu ogarniesz z ziemią, a ja mam dostarczyć resztę towaru. Tak, no. Szkoda, wiesz, nie tracić czasu. Szkoda tracić czasu, dobra, to teraz pompkie. Pompkie, pozdrawiamy poranka pompkie. Może już wrócił Sylwestra. Możliwe. A może jeszcze nie. Jeżeli Pronek jeszcze nie wróciłeś, to baw się dobrze. A jak tak. Już wróciłeś, to super, cieszymy się. W tym roku wcześniej. W tym roku wcześniej. Daj znać, gdzie jesteś, nie? Tak. Ale jaja. Kolegi się śmieją, nie? My się nie śmiejemy, po prostu zazdrościmy, że ty masz takiego tak, dobrego się, Sylwestra, nie? Tak, się możesz tak bawić. Nie to, co my. A, to tylko za robotą i... robota i robota, nie? Ja jak berety. Normalnie, normalnie, toż to szok. Oj, panie, toż to szok. Ej, głodny jestem, kurde, żeś gadał mi o tym jedzeniu. W życiu. W przednim odcinku, żeś gadał, którego nagrywaliśmy chwilę wcześniej. No to było z 6 godzin temu. Ile? 6 godzin temu, ty, no nie wierzę, co za chłop, nie? Co za chłop. Dobra, czekaj, a tu jakiś baranko parku stanął, co za ciule, nie? Jak tego, to będziesz mógł sobie od razu sprzedać, nie? Czego? Ziemię. No to, no tak, chciałem tam wjechać pompką, ale dobra, chyba to nic z tego nie wyjdzie. Bo tu się pozostawiali z każdej strony. Widzicie, jak my ci ładne, moi drodzy, prawda? Ty. Każdy grosz. Grosz do grosza i będzie kokosza. Tak, wygłamiajcie. Pamiętajcie, pomgła idzie jakoś. Dobra, to trzeba tego byłoby przestawić, jakby tego my tu przestawili. Cofnęli się do tyłu albo do przodu. Albo jeszcze nie wiadomo gdzie. Ciekawe, czy on pojedzie. Nie pojedzie, patrz to. Działa, ty. Maszyna się zepsuła. Teraz? A teraz pojedzie. O! O, musimy zrobić tak. Musimy zrobić sobie tutaj przejście. Przejście i żeby tutaj sobie ewentualnie zrobić coś takiego, czyli wjechać pompką i przynajmniej pół terenu będziemy mieli w teorii ogarniętego, nie? Ale to tylko tak w teorii. Powiedzmy, dobra, że... tutaj tak zweryfikuję. Tak jest. Powiedzmy, że to gdzieś by było tak. Można by tak to... powinno się zmieścić.
Dobra, tu mamy piękny wschód słońca. Tu. Dobra, to jeszcze muszę te dwie betoniarki tobie dostarczyć. Ej, dobra, zrobimy teraz małą machlojkę, bo nie chcę już mi się jeździć. Tylko teraz tak, jak będzie szybko podróż, to z betonem czy bez betonu? Raczej bez betonu. Myślisz? No, ty, ale... Dobra. Wszystko pięknie, ładnie, ale w tych betoniarkach nie ma betonu. Ja ci tam podjeżdżam, a tam nie ma betonu. I co? I czujesz blusa? Co teraz? Gdzie to było? Tu? Żwirownia, to było tu. To chyba będę musiał jechać, nie? Chyba będę musiał się mu napełnić, bo nie mam betonu, ale jaja. Ciekawe, czy w tamtej betoniarce jest beton. Żadnej nie ma, bo na firmę po zakończeniu tego, to jest to od razu beton sprzedajesz. Oho. To, żem się nabawił, nie? A miał być tak pięknie i radośnie. Czyli jednak będę musiał jeździć. Trudno, życie. Jak to mówiło, life is brutal. A mówię, szybko to ogarniemy, a tu ząg. Nigdy nie ma szybko. Właśnie. Stopniowo pchać się. Miało być szybko, a tu... Szybko nie pykło. Wiem, że mogłem jechać tamtędy przez bazę, ale zanim by się te drzwi otworzyły z jednej i z drugiej strony, to ja szybciej objadę naokoło. Testowane, sprawdzone. 5 metrów naokoło robi lepszą robotę. Jak to później poskłada te maszyny? Kto to pozwozi? Stopniowo będzie się zabierać. Teraz nie będą potrzebne oczywiście. Chyba w walce już nie będą potrzebne po tym etapie, co? Tak. Koparki chyba raczej tak. Chyba też nie. Koparka będzie później potrzebna. W którymś tam etapie, na końcu. No. Dlaczego? Kopanie pod fundamenty. Poważnie. Panie mówił do samego końca będzie. Dobra, zaraz to przejrzymy w takim oto wypadku. Ale dobra, ta jest pełna betoniarka, to ją odstawimy obok pompy. Gdyby była. Popie tu kurde więcej maszyn niż ludzi pracujących. Miałeś takie cuda? Tak ma być. Tak ma być, to nie powiedziałbym, ale dobra, niech ci tak będzie. Żeby się nie kręcić jak w przeręblu. Jak gówno? W betoniarce? Tak, to od razu ziemię sprzedaj. A ty mógłbyś też chociaż raz wysiąść z tego, kurde, no, a nie dupę sobie grzejesz tylko, a mnie ganiasz jak psa, to tu, a ja latam. I moja grażyna chłopie sapie i ledwo, kurde, się wyrabia na zakrętach. Ja ci nie kazałem sztucznych cycek, kurde. No. Rama sztuczne płuca, to pewnie szybciej biegnie. Ale większe obciążenie jest. A jaka ja ten kask zdejmę, bo mnie ten kask trochę kurza. A nie mogę zdjąć, a mogę, patrz. Nie, bo na budowie jest. Ale nie jestem na budowie, ty jesteś na budowie. Ja jestem poza terenem budowy, więc mogę chodzić bez kasku. Nie, za się zalicza, nie? Miedza, ale ja nawet na miedzy nie jestem. Kurde, no puste, no co za chłop, no. Puste betoniarki, no. A już taki zadowolony byłem, ja mówię sobie. Wie, już będą gotowe, naszykowane, a tu co? A tu ząg. Jejo. A tu ząg. Czyżbym już?
Pięknął budynku. O kurde, ty komuś do chałupy wjeżdżam i nie widzę. Dobra, trudno. Jedziemy do zbiorowni teraz po betona. Po betona. A tu na zakupy jeszcze trzeba jechać, panie. Przejrzałeś? Co? Ile tego trzeba będzie tam? No nie, nie patrzyłem nawet. Na razie betoniarki chcę przytargać. Ale to betonowanie to będzie chyba najpierw trzeba będzie zakupy zrobić, a dopiero betonowanie, co? Coś tak czuję. Ja tu zajęłem się betoniarkami, a to chyba nie tak miało być. Ale dobra, niech tak będzie. Stawię te trzy pojazdy, będę miał przynajmniej z głowy. Pipi. Wul by mi wyjechał. Co kurde mnie nastraszył, no. Chłop mnie tak nastrachał, że normalnie mi się miękko zrobiło. Co, i nie ma tego, muszę wyjść na inną kamerę. No nie ma. W kamerze w środku nie pokazuje, albo nie widzę. Nie no, nie widzę. A nie jest, ty. Pod kierownicą, a ty ślepa pała, ja nie mogę. A jeszcze, nie, a to wysiadłem, a ja nie. Okay. No jest pobieranie pod kierownicą. Mówię, taki wielki napis, że nie widać. 14 tysięcy, prawie 15 tysięcy za trochę betonu. Zwariowali. Ale zdzierstwo, ty. Bo to jest ten beton ze skóry pandy. Ty, a ja mam przypadkiem nie mam pakietów jakichś do wydania umiejętności. No nie mam. Gdzie tu są betony? Pojemność asfaltu, lepkość betonu, dwie kropki. Jeszcze nie wygląda jak kropka, ale dobra, niech będzie kropka. Będzie po mojemu kropka. Czyli teraz, żeby osiągnąć kolejną kropkę, to trzeba osiągnąć poziom 18 u mnie. 57 tysięcy na 63. Nie jest źle, tragedii nie ma. Ale zawsze mogłoby być lepiej, nie? Tak jak mówisz, inaczej. Ty, a ty, ja już słyszę, że ty już tam śpisz w tej kurde maszynie. Weź no tam się trochę obudź. Naprawdę? No, ten twój głos taki zaspany, że ty już nie wiesz, co się dzieje na świecie. W życiu, kurde, no, chłopie. W życiu. Możecie napisać w komentarzach, czy Buddy spał, czy nie? Ale jazda. A ty już ubijasz glebę, czy nie ubijasz glebę? Co robisz teraz? Co ja robię? No. Mówię, śpi jak nic, ty. Panie, ja to wiesz sobie. O, pa, jak powiedziałem się, zapytałem, czy ubija glebę, to dopiero się obudził. Wiedziałem, że to tak będzie. Wiedziałem. Przedaj sobie piasek. No momento. To nie jest takie hop-siup, jakby ci się wydawało. Chłopie, ja tu jeżdżę, zobacz. Manewruję między czyjąś chałupą, a ciężarówkami. Dostarczam ci beton pierwszej klasy. Widziałeś? Jaki?
A będziemy potrzebować wywrotek jeszcze będziemy pewnie, co? Nie mam pojęcia, muszę. To ty tam jesteś od... Ja tutaj widzisz czarny murzyn, kurde, muszę tyrać, kurde, ten... Belzebub. Mówię, że ty jesteś ten fizyczny, a ja umysłowy, tak? Ty jesteś? Umysłowy. Weź, kurde. Nie mylić z chorobą. No co, źle powiedziałem, dobrze powiedziałem. Chyba żwir, będą wywrotki potrzebne, bo gdzieś żwir trzeba przybić. To możesz po żwir gonić. A już nie mam co robić, będę ja jeszcze betonu nie przywiozłem, on mnie już... On mnie już po żwir wygania, nie? Co za chłop. Powiedziałem, że mamy tutaj za dużo maszyn, kurde, nas dwóch tylko tutaj pracuje. Kto pracuje? Tylko nas dwóch pracuje. Kto pracuje? Nas dwóch. Nas jeden. Nie. Nas dwóch. Kurde, żebyś nie miał maszyn, to byś nie pracował. Nie pitol wierszy, bo dziś nie pierwszy. No, dobrze powiedziałeś. Gdybym nie miał maszyn, to bym nie pracował. Tak, no. Tak, jak mówisz. Tak. Ale za to, że masz maszyny, ja ci tu dostarczam na bieżąco. Ładnie ci ustawiam. No. Mhm. Belzebubie ty jeden. Jeszcze mówisz. Jeliście go? Jaki? Dobra, zerknijmy. To my mamy. Następne. Betonowanie. Panie, dostarcz materiału. Dostarczanie materiału. Betonowa belka. Sztuk 2. Szpula kabla. Sztuk raz. Siatka zbrojenia. Raz. Paleta betonowego szalunku. Raz. Komponent sufitu raz, paleta elementów betonowych raz. Dostarcz od razu na budowę. Jaką mówisz? Rozmieszczenie prefabrykatów, wsporniki. Później jest fundament z płyt. Później jest... To ściany lecą, odpakowanie ściany, szyb windy, budowa sufitu. No, o kurde, ale tu będzie lania. Na koniec będzie kopanie fundamentów. Okej. Okay. Później będzie znowu dostarczanie materiałów. Paleta arkuszy blachy falistej raz. Stalowa belka raz. Betonowa belka dwa. Komponent sufitu trzy. Jasny gwint, chłopie. O masakra. Dobra, to czekaj, to jak skoro tak ty mówisz, to ja muszę iść do sklepu teraz. Ty mówisz, że zapłacić za transport od razu na budowę, żeby tak, się nie... Tak, od razu, żeby się nie... Ty, ale wiesz, że sklep jest po drugiej stronie ulicy, nie? No, to zapłacisz $10 i będziesz miał spokój. Tak myślisz? Mhm. Pa, bo tu jest skład budowlany, nie? Wejdźmy. I teraz tak, filtry. Zlecenie, panie. Wszystko od razu na budowę, kurde, co tam trzeba będzie. Całkowity koszt materiału 56 700 cebulionów, panie. Masz tacę? Realizuj zamówienie. Za dostarczenie na plac budowy 8505. Chłopie, dwie wywrotki, kurde, próchnicy, kurde, były. Jasne. Masz, żebyś nie mówił, że wujek zły. Będziesz mógł sobie wybierać, co będziesz chciał, proszę bardzo. 8,5 klocka za takie, kurde. Ja. Ale dostałeś zniżkę stałego klienta. No. Dobra, to ty se popruchnicowałeś, ty se powalcowałeś, to ja se pokopię. O, tak chcę. Ale kogo? No, rób tam się streszczaj, bo następny etap jest kopanie i ja se pokopię. Kopanie rowu, panie kolego. Kopanie rowu? Kopanie rowu będzie, no. Ale to trzeba będzie piasek kurde zabierać, czy? Nie wiem. Zobaczymy. No, chyba jak rów będziemy kopać, to chyba trzeba będzie z tego rowu ten piach chyba wybrać, nie? Chyba nie zostawisz piach z rowem, znaczy rów z piachem. Mi się zdaje, że trzeba będzie go zasypać jeszcze.
No to są dwie przecież te wywrotki. Będzie jeszcze ubijanie, bo na pewno jak żwir przyjedzie, to trzeba będzie żwir ubić. Zawsze tak było. No nic, zobaczymy. Będziemy robić po kolei. Trudno. Najwyżej będziemy jeździć we dwóch. Nie pojedynczo, tylko będziemy jeździć we dwóch. Ale gdzie? Jak to gdzie? No jak będzie coś trzeba dostarczyć, maszynę, pojazd albo cokolwiek innego, no to... Żeby szybciej poszło, to jeden będzie jeździł, drugi będzie jeździł i szybciej będzie się robiło. Dobra, wyjeżdżaj stamtąd już. Już wyjeżdżam, czekaj. Kurde, kręcisz się jak smród po kalesonach. Uspokój się, kurde, Hanie. Ruchy, bo mnie się tu koparka grzeje. I dałem wywrotki od razu. O kurde, kopanie roboty. Co to jest? Ty widziałeś takie cudo? Kopanie. Jedź z tamtej strony. Jedź tak po tego. No jakbyś rów kopał. I cofaj się. Dobra, długo jeszcze, bo ja już tutaj... Bujaj się, wywrotkę dawaj mnie tu. Ino raz. Musimy tak zasypać te, bo będziemy musieli położyć kable na pewno znaleźć. Dobra, nieważne, dawaj tą wywrotkę, nie pij to wierszy, bo dziś nie pierwszy. Ty, a jak sprzedaż ziemię, to wiesz, że później nie będziesz miał czym zaszypać. Wszystko będzie, nie bój nic. Typ na razie tak o, kudę z boku. Zobaczysz, że będziemy jeszcze kudę tą ziemię. Dawaj te wywrotki, nie pij to. Typaj, halina, sypa. No, gdzie masz te, dobra. Gdzie masz te wywrotki? Po co się wybiłem? No dawaj mi te wywrotki, no przecież nie będę tutaj kurde ten. Mówię, dawaj to dawaj. Chcesz sprzedawać tę ziemię? A ja. To wiesz, że później nie będziesz miał czym zasypać? Będę wszystko miał. Później będę zalewał betonem, a nie ten. Przecież tu musi stanąć szalunek, nie? Ze zbrojenia. Jeszcze żwir. Okłaczek? Okłaczek, no. Ole wysypał nawet. Ja paj, znowu będzie tu marudził mnie, nie? Jak marudził? A pokazać ci, że mandat można dostać nawet z takiej odległości. Mandat za co? Tu w fotorach jest. No, no jest, ale ta... A, bo ja przestawiłem tą ciężarówkę, no. A ten fotoradar był zasłonięty tą ciężarówką, ale ja... Tęgniesz do tej drugiej? No i gdzie jest druga? Tu z boku. Nie. O, chyba nie. No. Nie, nie sięgniesz. Dobra, nie, dobra. Mówię, że nie sięgniesz. Ale to ja i tak cofam się do tyłu, nie? Bo do przodu nie można. Ha, ha, ha. Ale sobie wymyślił, nie? To tutaj już to będzie o ostatniej stronie. Może być. Ty, a czemu wysypujesz na bok? Nie wysypuję. Nie oszukuj mnie. Nie oszukuję. Nie oszukuj mnie, widziałem. Kop to porządnie. A widzieliście ile na ziemi? Ale go zaraz strzelę normalnie. Wszystko idealnie na wprost. On mnie tu... O, może sobie z tej perspektywy sobie bym pokopał. O, dałeś? O, mam pomysła. Nie trafiłeś. Czekaj, bo ja ze środka kopię. Ale tak nawet fajnie to wygląda.
Paragwity żeś narobił? Ja nie mogę, co za upierdliwy chłop, ty. Ty, jak upierdliwy, ty? No, patrzę, kurde... Raz się wziął za robotę, kurde, i teraz będzie mnie tu stał i dupę zawracał, no. Jako brygadzista, za to mi płacisz, nie? Wszystko jest pięknie, ładnie i cudownie. Ziemię sprzedawałem, a nie. Sprzedałem. W drugiej ciężarówce. Nawet nie załadowałeś jej do pełna. No jak nie? No. Jak nie, jak jest do pełna? Co to jest? Pewnie, że jest do pełna. No chyba raczej nie. Łamiesz. Masz. Wejdź sobie. Nie będę, załóż. Nie mam czasu. Ja tu widzisz, że robota mi... Robota mi się pali w rękach, a ty mi mówisz, że ten... No jest do pełna, no jak nie jest do pełna tam? Jak łam? Nie, jeszcze nie jest do pełna. Ja ci powiem, kiedy będzie do pełna. O ile kiedyś wsypiesz kurde całą łychę, nie? Każda jedna jest cała. Zaraz zobaczymy. Każda jedna była cała, no oprócz tej, co teraz. Oprócz tej, co teraz, o. Nawet nie trafiłeś, nie? Ojej. Ej, stresujesz mnie! Kurde. Idź do ten... Zajmij się czymś pożytecznym, a nie. Co to jest, co z tobą tak wydaje? Kurde, jak on mnie stresuje. No człowiek przyszedł, chciał popracować, to go kurde tak zestresował, że teraz ja nie wiem, jak się nazywał. No. Dobra, i całej łychy nie ma. Każda jedna jest cała łycha. Możesz sobie tam zobaczyć, bo widzisz mnie. Wiem, no to ta była cała, no. Każda jedna jest cała. Wystarczy mi to, zobacz, już w połowie mam całą łychę. Stalagmity, stalaktyty i kolumny się robią wtedy, kiedy masz już zapełnioną łychę właśnie. Chciałem sobie ładnie ze środka pokopać, to mnie zestresował, zdenerwował. Jak to ma być robota robiona? Ale ty kop tak wiesz, równo z tymi kreskami, nie? Ta, równo z tymi kreskami, bo ja tu mam kurde napisane, że jestem aptekarz i muszę równo z kreskami kopać. Kierownik, ty ale zobacz jak ta stacja będzie wyglądać, nie? Ty operator, a ty mówisz się. Nie piłem właśnie, jakbyś polał, to może byłoby lepiej. Chłopie kurde, szlak anakondy. Bo tak ma być, takie są wyznaczone linie, bo tu idą żyły wodne, żyły gazowe i te wszystkie inne, tak musi być. To teraz ten, to jest ten, taki budynek, jak to się mówi? Nowoczesny. Nowoczesny. Mhm. Tak jest, to jest wszystko, panie nowoczesne i tak ma być i tego się trzymajmy. Ale myślałem, że kurde tego kopania będzie mniej, a tu tak jest dość sporało, bym powiedział.
czy też sprawą. Może żeby nie było tych ślaczków, tylko wykopać jeden prosty dół, to by było idealnie, nie? No co ci mam powiedzieć, przyjacielu? Dopiero masz 22%. O. Bym powiedział trochę słabo, nie? No ale... Ale zaraz to poprawimy. Don't worry, be happy. No, gaz nie działa, ty zaczął się gaz. Dobra, trudno. Opa, już mam całą łychę. Jeszcze dobrze się nie zagłębiłem, a już mam całą łychę. Widziałeś? O, jeszcze ci ubiję, żeby więcej weszło. Mhm. Trzeba było się ratować, nie? Zobaczmy, co będzie po tych kopaniu rowu. Później betonowa konstrukcja nośna, dostarczenie materiałów, opakowanie, ławy fundamentowe, rozmieszczenie prefabrykowanych komponentów, spodniki, dostarczanie żwirów. Bir. A tu nie ma tego? Tego? Nie ma tego, że na przykład po iluś tam możesz wyłączyć sobie to, że czy chcesz dalej kontynuować kopanie? Tutaj chyba nie ma. Ale może to i dobrze. Ja koparka nie ma świateł? Ma. Włączyłeś właśnie. Tak, to u mnie się nic nie świeci, ty. Światła... Nie widzę. No przednie tylko masz. Ty, ale no dobra, ale chodzi o to, że się nic nie zmienia, jak ja je włączę albo wyłączę, rozumiesz? A otworzyłeś oczy? Ja no nie wierzę, zabierzcie mi go, kurde, bo go normalnie dzisiaj ja nie wiem. Trzeba otworzyć oczy, żeby światło zobaczyć? Nie wysypuj, bo pani ten od infrastruktury. Bo już jeszcze chodnik mamy sprzątać, bo poza. Widzicie, jak on sypie poza tam. Tak, poza. Co on tu, kurde, do mnie mówi? Pijany kierowca, kurde, to jest pijany kierowca. Ty wiesz, że powinieneś mieć już 50%, nie? Tak, milion. Milion powinienem mieć. Żebyś mnie nie stresował, to już dawno byłoby wykopany, żebym tu łopatą wykopał. A jak ty mnie ciągle stresujesz, ja nie wiem, co tu się dzieje. Ty mnie tu tak stresujesz, chłopie. Ja już w nerwice popadam. O kurde, chyba nie trafiłem teraz, co? Ja bym powiedział, wiesz, gorzej byś zapytał, kurde, kiedykolwiek trafiłeś. Ja zawsze trafiam. Akurat no tym razem się nie udało. Ale teraz zobacz, jak trafiam. Widziałeś? Kurde, słownie, chyba z 3 kilo kurde mi włożyłeś. Ja nie mogę, ja z tym chłopem nie wytrzymam, nie? Ja z tym chłopem nie wytrzymam. Masz. Moi drodzy, w 98 odcinku. Przepraszam bardzo, nie w 98, tylko 18 albo 17, albo nie wiem w którym, bo już nie pamiętam. Leroza, to ze starości. O. O. I tak o.
Tak koło. Ja coś czuję, że do tego kopania to nam jeszcze trochę tutaj zejdzie. Chyba trzeba byłoby powolutku kończyć naszą zabawę. Nie, jeszcze 5 minut akurat. Będę skończyć. 5 minut do czego? Godzinę. To ty masz... No bo ja nie na ten zegarek popatrzyłem. Dobra. Oddzielać, nie? Masz na ropę, kurde. No a jak? A sam patrzy na ten swój zegarek z kaszy. Ja mam na węgiel. Ja mam na węgiel i dlatego... Traf do tej kurde. No trafiłem. Widziałem, jak się kurka zrobiła. Nie pitol mnie tu. Nie oszukasz mnie. Kurde, dla Pereza połowę już wykopane, nie? No. A ty nie masz 50%. Jak nie mam? Nie ma, 40% jest wykopów. Ale to nie ma 50% wykopanego. Jeszcze. No nie mam. No jak nie masz? No prawie Elkę żeś wykopał, no to tak samo tutaj będzie Elka i... Się poprawi tam, gdzie będzie trzeba. Ty, Ej. Ba, teraz światło widać, ale jaja. A wcześniej nie było widać do środka tych świateł. Jak to możliwe? Czy mi wytłumasz takie coś? Właśnie, kupiłem dla Pereza koparkę, którą chciał, a Perez nie przychodzi i nam nie chce kopać. Pereziku, drogi, koparka twoja, jak to było ta rozklapicha? Rozklapicha stoi i czeka na ciebie tutaj. Już się nie doczeka. Dobra, trzeba byłoby chyba zmienić kąt do jazdy, nie? Jak pan myśli? Powinieneś to kurde tą swoją padromą kopać tutaj, to by było jeszcze lepiej, chłopie. Wiesz, jakby nam to szło wtedy? Podkopanie jest... Koparkowy, tak? Dobra, skoro tak twierdzisz, to niech ci tak będzie. Tak ci będzie. Oj. Co to się stało? Aj, światło mnie oślepia. Teraz nie widzę, kurde. Ja... Chciał światło? Ja powiem ci, że chyba to światło poprawili, bo ja też wyłączyłem później. Kurde. Nie widziałem, kurde, do tego. Masakra, co? Albo ciemno, albo jasno. I tak źle, i tak niedobrze. I weź tu dogódź, nie? Chyba zasypałeś. O, dobra, wyjechałem. Nie. Rozsypało się. Podoba mi się kopanie. Żeby ta koparka jeszcze tak szybko, ta łycha tak nie leciała góra-dół, to by było idealnie, ale może kwestia przyzwyczajenia, bo dawno
Dawno nie było ani kopania, ani nic, nie? No, tak w sumie od tego nie było kopania. Od muzeum, nie? No. A, tu już mam płot, tak? Musisz się obrócić w drugą stronę. Dobra, to czekaj, to teraz wiesz co zrobimy? Robimy tak. Pojedziemy tam od końca. Zmieścisz się tu między płot a ten rów? Tak. Bo później, jak ja pojadę tam, jak tu bym zaczął kopać, to ty już nie będziesz miał jak ten, nie? Tylko pytanie, czy ty wiesz? Jest. Się obrócisz. Albo z drugiej strony ty. Jedź od środka. Jedziesz pierwszy, ja będę jechał za tobą, więc. Oko? No właśnie. No. Tylko że jak ja ci tu wykopię dziurę, to ty później nie przejedziesz. Ej, jedź może do środka, wejdź od mojej lewej strony. Może lepiej będzie tak. Tak będzie lepiej, bo jak ja tam złapię łyżką nie tak jak trzeba, ci zrobię dziurę i nie będziesz miał jak wyjechać nawet, nie? Ty i popraw tam z przodu. To jest dużo czerwonego tam. O, właśnie z tyłu. Też w tamtym tyłu. I później jeszcze trochę w moją stronę. Pół kabiny od razu. Ja tam ci pobudkę robię, bo tam przysypiasz trochę, nie? No mało. Żebyś tam za długo nie przysypiał. Rozumiem, znowu kobuty podniszczył, szybę. Wejno się odwrotnie i trochę dalej stań. Tu zajechał mi, że ja nie mam jak się obracać ani w prawo, ani w lewo. Widzisz, jak chcesz, to potrafisz, no. Skupienie, pełna profeska. Ja już mamy 63%, zobacz jak ładnie. Dobrze jest, nie trzeba psuć. A, zdrowie. No, dziękowo. Chyba nie na wodę. No. Dosik chyba będzie. Katar. Chyba cośik będzie, jaka impreza.
ja się zastanawiam, czemu my taki mały, wąski dołek kopiemy taką dużą koparką? Wytłumacz ty mi. Zacznę się spróbować. Zawsze będzie wygodniej, nie? No właśnie. Z tą Landarą. Czy ona nie jest zła, ale... Ale tak się zastanawiam, czy takie mniejsze jakieś by może jeszcze nie kupić. Tylko z drugiej strony, jak my patrzymy, co będzie w zadaniu, to my tak dokładnie, to my nie wiemy, jaką koparkę będziemy kopać, nie? I co będzie do wykopania. Czekaj, no, na przykład... No jak tam jest jakieś tam... Masz koparkę z tych... Kołową jakoś taką, ja myślałem, wiesz? Kołową, myślisz? To jest ta. No. LKA918 kołowa. No właśnie o takiej właśnie myślałem. No chyba, że jeszcze jest tam nie. A jest jeszcze, czekaj, kołowa LH i jest ta LH918 i później to jest ta największa. No i później jest jeszcze ta trzecia, a to jest ta malutka. Jest jeszcze ta koparta gąsienicowa Atlas 340. Nie, nie, gąsienicowa to nie. I jest kołowa Kata M31 za 140 tysięcy. Dobra, ty Mieciu, kończ to i wyjeżdżaj mnie tu, bo zaraz ja cię zostawię. Nie będziesz mógł wyjechać. Wyjeżdżaj całkowicie. Już walisz na ten, na środek? Nie, dlaczego mam na środek walić? Gdzie będziesz? Do tyłu, o tu, o. Się obrócę. Powiedz mi, jak daleko jeszcze muszę podjechać. O. I będę ci po prostu mówił, że masz odjechać do przodu albo do tyłu i tyle. Byś tak stanął równolegle do mnie, bo ja będę zaraz cofał do tyłu, bo nie można cofać do przodu. Zapamiętajcie sobie tą jedną rzecz. No i ty będziesz jechał do przodu, a ja będę jechał do tyłu. O. O. O, mamy 77%. Kurde, dobra, skończymy już te kopanie chyba dzisiaj, co? Już mamy ponad termin, ale dobra, może nam się uda. A jak się nie uda, to nam się nie uda. Co ty na to? Dobry plan. Dobry plan? O, sypię na środek, bo trzeba przyspieszyć trochę, widzę tu. Ciutkę. Żeby zaraz nie było, że ze środka będziemy musieli wybierać to, nie? Nie, chyba nie. Aha. No to patrz. Jeszcze 14%. No właśnie.
17%. Teraz pytanie, czy to będzie tu, czy tu to nie... Tu masz koło mnie dużo, wiesz co? Tutaj jest bardzo dużo, tak o te trzy te wypusty, wiesz? Dobra, poczekaj, najpierw ja ten... Zresztą przetrwało, zobaczysz, kurde. Tam, gdzie stoisz też? To jest tu, no to ten kawałek, to ja wiem, że tutaj muszę to wykopać, to... To wiem. Bardziej panie musisz otworzyć tą tego, bo te czerwone kropki nic nie znikają, jak zbierasz blisko. O właśnie, litera do siebie. Teraz bliżej swojej prawej gąsienicy. O właśnie, no, o tak. O. Nie będzie pociąg jeździć. Ja, jakie jaja. Musisz chyba nowe miejsce znaleźć. Nie, tu jeszcze jest, no tu, o, tu jeszcze to zbiorę. Dobra, jest 4%. 4%, no tu jeszcze kawałek. Najwięcej tutaj jest, nie? To tutaj o. Tu o, widzicie sobie. Więcej gdzie ty mówisz jest? Tu. A ja myślę, że w tamtym rogu, ale dobra. No dobra, spróbujemy tam się dostać przez te pole minowe. Weź się ten go i z tamtej strony zabierzesz tam, gdzie te szczyty. Chociaż sięgniesz chyba to, ono nie się dobra. Nie, bo tam na rowie za boką. Dobra, wiesz co, zrobimy inaczej. Robimy to od strony ulicy, panie kolego. O tu. To... I tam w róg. 5%. Tu ten róg. Ten róg i tutaj górka zaraz za mną jest. To daleko, że się... Nie. Dobrze. Kurde, odsunął się, a już tak było blisko, nie?
ale nic, jak ty sobie tak machasz tą łychą, to nic nie robisz. Wiem, bo ja nie chciałem nic zrobić, ale tam ładnie stałeś, tak ładnie celowałem i ładnie byś w główkę dostał, ale żeś zdążył się odsunąć. Tu ten narożnik. Teraz tu. Jak skończysz, to tamten narożnik. Jak skończysz, to tutaj narożnik, nie ten. Mniej więcej. Jakie tutaj pobudowisko. Tak ma być, przynajmniej widać, że ktoś tu się dzieje i ktoś tu pracuje, nie? No na razie 97 i stoi, ja nie wiem, co ty robisz. Toruję sobie drogę. O, i teraz patrz, i teraz ta będzie piękna łyżka. O, hop. Tyk. O, dalej 97. Spokojnie, jak na wojnie. Wszystko opanowane, panie kolego. Don't worry, be happy. 99, 1%. Działeś, jak to się robi? Pełna propeska. Może sięgniesz tutaj, to będzie 1%. Gdzie? Tak samo. Tu gdzie ja stoję. Tamto nie sięgnę. No pod ukos właśnie tak zbierz, pod ukos, tak jak ja. Taką. No to jest maksymalnie. O, tak oto zgarnąć. Dobra, jest. 100%! Dobra, kończył tą zabawę, bo tu już ciągamy dzisiaj. Troszkę za mocno, ale to nic, moi drodzy. Dobra, ja to wyjadę, zobaczymy, co to wyjdzie z tego, nie? To oni nam tu pokażą. Co oni nam tu pokażą, co to wyszło z mojego kopania. O, idealnie na wprost, moi drodzy. Zobaczcie, jaki piękny, wykopany ten rowek na fundament, nie? Aż pójdę, wysiądę się, przejdę, bo no to Badi tak krzyczał źle, tu niedobrze, tu niedobrze. Zobacz, jak idealnie wykopane, no kurde, no idealnie, widzisz? Nawet się przebiegnę tędy, zobacz, jak pięknie. Widziałeś? Zobacz, no kurde, miód, cud i orzeszki, kurde. Dobra, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku z Construction. Trzymajcie się, na razie, hej.